Audioteka przedstawia Jiří Havelka. Wspólnota mieszkaniowa. Tłumaczenie z języka czeskiego Michał Sieczkowski. Reżyseria Jakub Krofta. Mamy tutaj coś na ząb, żeby czas mijał nam przyjemniej. Rośliny krępować. Tak, dokładnie tak jak powiedział mój mąż. Proszę się w ogóle nie krępować. Własnej roboty, zupełnie nic. Bez mąki pszennej, bez glutenu. A w ogóle tam coś jest, czy...? Jest tam łyżka kakao, ale mam ze sobą cukier, gdyby ktoś jednak chciał dosłodzić. Dobrze, podajcie proszę Państwo dalej, dobrze? No to ja bym się poczęstował tak, jeśli można. Dobrze, to może zaczniemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że znaleźli Państwo czas, że zrozumieli Państwo, że nasze dzisiejsze zebranie jest naprawdę ważne, tak. Że będziemy się zajmować ważnymi sprawami. Najpierw może sprawdzimy listę obecności. Żebyśmy byli pewni, że mamy kworum, tak na oko widzę, że jest dobrze, że jesteśmy chyba praktycznie wszyscy. No, tak. Na oko może i dobrze, ale ja wolałabym to mieć czarno na białym. Oczywiście, już puszczam listę, nie mamy tylko ciećmanów, bo mieli opłaconą wycieczkę, ale mam ich pełnomocnictwo. Mogę zobaczyć? Tak, oczywiście, pani Roubiczkowa. Zdenku, tak, pokażę pani. Puszczam listę i... O, dziękuję. Dobra, to może jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym przywitać naszych nowych sąsiadów. Małżeństwo, a dokładniej młode małżeństwo państwa Bernaszków. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To już sprzedane? Tak, dzień dobry. Myśmy nie mieli okazji jakoś tak państwa obejść i wszystkim się przedstawić osobiście, tak. Więc przynajmniej teraz tak zbiorczo się witamy i cieszymy się, że się będziemy widywać. Tak. Mamy też jakieś pomysły, na przykład z podwórkiem, żebyśmy tam zrobili jakieś miejsce do siedzenia dla wszystkich. Tak, tak. Z piaskownicą na przykład, czy małym grillem. No, trzymam kciuki. Nie, i powodzenia. Pani nie mówi? A w którym? Mieszkamy w tym na drugim piętrze, naprzeciwko pana Szweca. A w którym miesiącu? W ósmym. A jednak mówi. A państwo pamiętają, żeby za miesiąc zgłosić kolejną osobę, tak? Tak, tak, wiemy. Tak. Bo to chodzi o zużycie wody i wywóz śmieci i ten tam, tak, 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 dalej. Tak, oczywiście. No, państwo się może teraz dziwią, ale jak pieluchy przyjdą, to zawalą kosz raz, dwa. Oj, tak, dziękujemy. Chodzić po domu i osobiście się przedstawiać, już państwo nie muszą takich cyrków, my tu nie robimy. A poza tym witam jeszcze braci Czermaków. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. To znaczy synów świętej pamięci pana Czermaka. Jeszcze raz moje kondolencje. A to pan Czermiak miał synów? Dwóch? No może nawet więcej niż dwóch. Tego to my nie wiemy. A wyście tam ostatnio u niego parę razy byli, nie? Ja się tak zastanawiałam, kto tam tak łazi po domu. No, my mieszkaliśmy długo za granicą i nie byliśmy za bardzo w kontakcie. Rodzice się wcześniej rozwiedli. Gdzie mieszkaliście? No z mamą mieszkaliśmy. Ale za granicą gdzie mieszkaliście? W Ameryce. I w Rosji. Myśmy długo nie wiedzieli, gdzie ojciec właściwie mieszka. Aście się dowiedzieli i ucieszyli, nie? Tatuś to był swój chłop. Tak, bardzo, 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 bardzo miły człowiek. No, w sensie, że panów tatuś. A dziękuję. No i dobrze się rozumieli z matką, to znaczy w sensie z moją matką. A panowie, przepraszam, są bliźniakami? Dwujajowymi. A no, czyli normalnie opłaty jak za dwie osoby, tak? A to raczej będziemy jednojajowi. Jeszcze nie zdecydowaliśmy co z mieszkaniem, to wszystko stało się tak... Nagle wciąż trwa postępowanie spadkowe. A przyszliśmy dzisiaj, żeby się trochę zorientować w sytuacji. Życzę powodzenia. Dobrze, a jak będą panowie głosować? Co pani ma na myśli? No, jak panowie będą głosować? Rękami? No, jest was dwóch, panowie, a lokal macie jeden. A w związku z tym, że w naszym budynku wszystkie mieszkania mają ten sam metraż, czyli taką samą siłę głosów, głosować może tylko jeden z was. Jakoś się dogadamy. W takim razie, skoro już się wszyscy podpisali... Jeszcze ja, bo mamusia jest w szpitalu, więc dzisiaj jestem sam. A co się stało? No, wyrwała się po coś na szafę i Spadła? No. Ale to coś poważnego? No, biodro, szyjka. No z biodrem u starych ludzi to nie ma żartów. Trudno powiedzieć, zobaczymy. Doktor mówi, że tak 50-50. Bardzo mi przykro. No i zdamy sobie radę, spokojnie, nie? Głosować umiem. No tak czy owak, właścicielem jest twoja mama, więc powinieneś mieć pełnomocnictwo. No mam. A mogę zobaczyć?
Ile mamusia ma lat? No, za 30 lat to jest na emeryturze. No a właściwie to nie wiem dokładnie. Przecież tylko ty się tutaj podpisałeś. Powinien być też podpis udzielającego pełnomocnictwo. Nie, ale tego pana to ja nie znam. Podpis mamusi. To przepraszam. Jak dzwoniłem po karetkę, tośmy jakoś nie zdążyli. To ja się tam za nią podpiszę zaraz. Irko, nawet jakbym przymknęła na to lewe oko i prawe i nawet jakbym wyparła ze świadomości, żeś to ty się podpisywał, to przecież nie można tak traktować poważnie pełnomocnictwa, w którym w miejscu osoba udzielająca pełnomocnictwo napisane jest mama. No. Jezus Maria, to ja przepraszam, ja jestem z tego wszystkiego rozkojarzony jakiś, no oczywiście, jak ona się... No tak, przecież ona tak jak ja, Szwec. Tyle, że ona ma jeszcze... Bardzo przepraszam, ale ważne pełnomocnictwo to naprawdę, to musi wyglądać na ważne pełnomocnictwo. Rozumiem, pani Roubićkowa, że organ kontrolny pełni istotne funkcje i naprawdę szanuję pani odpowiedzialne podejście, ale w tym wypadku przecież wszyscy pana Szweca znamy, prawda? Wiemy, że mieszka tu od urodzenia, naprawdę nie widzę przeciwwskazań, żeby brał udział w dzisiejszym zebraniu. Pani przewodnicząca, niemniej prawnie to nie jest w porządku. Ale proszę państwa, jak ja byłem przewodniczącym, wszyscy się znali i w żadne pełnomocnictwa się nie bawiliśmy. No i też się głosowało. Czyli listę obecności mamy gotowe. A jak się głosowało? No właśnie. Moglibyśmy już... A co to znaczy? No właśnie. Nie, nic. No to czemu pan to powiedział? Nie, bardzo proszę, zacznijmy już, tak? Tak, spróbujmy proszę przejść do... Nie, ale przepraszam, ale dlaczego pan powiedział? No właśnie. Proszę cię, daj spokój, albo będziemy siedzieć tutaj do rana. No to byśmy musieli nieźle dopłacić za wynajem. Nie, przepraszam, ja mam prawo wiedzieć, dlaczego pan to powiedział. Powiedziała pani Chorwatowa, a jak się głosowało? No i? No, a ja powiedziałem, no właśnie. No i widzi pan. Lista obecności jest w porządku. A i co pan miał na myśli? Chciałem zasugerować pewną bezprzedmiotowość głosów obywatelskich i deficyt demokracji w ramach silnie zideologizowanego reżimu. Czyli dobrze, według listy obecności mamy kworum do podejmowania uchwał. Zacznijmy w takim razie od pierwszego punktu. Dobrze, porządek zebrania dostaliście państwo mailem. Tak. Albo... A ja żadnego maila nie mam. Albo do skrzynki. Nie, u mnie w skrzynce nic nie było. Nie, to jest niemożliwe, bo wrzucaliśmy naprawdę każdemu. Prawda, Zdenku? Każdemu. Ale ja mam tutaj tylko tabelkę z rozliczeniem. Obróć tę kartkę, proszę cię. No, ale nie, no dobrze, no ale nie można tak ludziom w głowie mieszać. No przecież to powinno być na dwóch kartkach. Przecież ja w ogóle na to nie jestem przygotowana teraz. Zgodnie ze statutem informacja o zebraniu wspólnoty musi być umieszczona i doręczona co najmniej 15 dni. Przed terminem zebrania wspólnoty i to wszystkim członkom wspólnoty. Przepraszam, ale na dole na tablicy to wisi to już co najmniej od miesiąca. Tak. Prawda, Zdenku? 38 dni. No i co? A ja nie zauważyłam, no. No ale to jest pani wina, pani Chorwatowa. Nie. Przepraszam, to nie jest moja wina, że ta tablica jest tak obrzydliwa, że nawet prosię by się nie połapało. Jakby o nią Milosz to było zupełnie, całkiem... Proszę cię, zamilcz. Pani sobie kupi okulary... Co pan powiedział? Nic, sorry. Proszę, nie. Nie, przepraszam, nie blokujmy się znowu przed pierwszym punktem zebrania, dobrze? Nie, ja mam prawo wiedzieć, co pan powiedział. Powiedziałem, żeby pani sobie kupiła okulary. Tak, i co pan miał na myśli? No, że ma pani po prostu kupić sobie okulary. Mama ma w domu pełno okularów, to ja pani jakieś tam dam. No. Ale szkoda zachodu. Nie. Te mogę pani dać, mamusia zostawiła w karetce, proszę. Czy pozostali państwo otrzymali informację o zebraniu i porządku obrad? Tak. My nie możemy znaleźć klucza od skrzynki, no i do nas to też nie dotarło, więc jeżeli możemy prosić... Tylko rzucimy okiem, szybko się zorientujemy. Ale nie. Panowie macie to pod wycieraczką. No, ja odebrałem, tak. No, myśmy się tak umówili z waszym tatą, że będę mu zostawiał pocztę pod wycieraczką, bo ja mieszkam piętro nad nim, tak? I więc miałem po drodze i tak, żeby nie musiał schodzić, tak? I... Aha, to miło z pana strony. Ale w ogóle nie ma sprawy, naprawdę. My byśmy tylko w takim razie później wzięli od pana te klucze od skrzynki. Aha, tak, jasne, oczywiście. Ja nie mam teraz ich przy sobie, jakoś tam później się... dogadamy. Ale w takim wypadku lepiej niech mąż państwu znowu rozda. No, 15-dniowe wyprzedzenie, to nie jest. Dobrze, więc ja bym teraz prosiła, tak,
żebyście państwo tę kartkę obrócili z porządkiem obrad, tak, i spojrzeli sobie na rozliczenie za poprzedni rok. Mhm. To jest pierwszy punkt, tak? Czy ktoś ma coś w tej sprawie? A ja tu nie widzę żadnego rozliczenia. Obróć tę kartkę, proszę cię. Na dwóch kartkach to powinno być, na dwóch kartkach. Dobrze, czyli jeszcze nie zdecydowaliśmy, kto będzie protokołował. Tak, bo ja myślałam, że to byłby na przykład mój mąż. On ma laptop. A co to takiego? To taki przenośny komputer. Aha. Oczywiście, jeżeli nikt nie jest przeciwny. Nie. Jedna rzecz to co w sobie myśleć, a inna się na coś zgodzić się w tej sprawie. Też powinniśmy głosować. A pani Rubiczkowa, czy to naprawdę jest konieczne? No przecież nie lepiej zająć się ważniejszymi sprawami, tak? Swoją drogą to dziwnie wygląda, kiedy żona jest przewodniczącą, a mąż protokołuje. Niech pan oczywiście nie bierze do siebie tego, panie Zachradka. Ale no oczywiście, bo to jest ten konflikt. Proszę, nie komplikuj. No. Interesów. Konflikt interesów właśnie. W dzisiejszych czasach to każdy ma ten konflikt, wszystko im jedno. W tej ich demokracji rządzą sami złodzieje, deweloperzy, oszuści. Racja, niełatwo dzisiaj robić interesy. Pani Robiczkowa, kto to jest? A ja nie wiem. Nieważne. Może niech pani zapisuje, pani Chorwatowa. No, przecież ona nie umie pisać. A co ty wygaduj? No to możesz być kontrolerką protokołu. Przecież ona nawet nie umie czytać. Ale co ty wygadujesz? Dobrze, to mąż będzie protokołował, a pani Chorwatowa będzie kontrolowała, dobrze? Musimy nad tym głosować. Poddaję zatem pod głosowanie, że mój mąż, pan Zachradka, będzie sporządzać sprawozdanie z dzisiejszego zebrania, a pani Chorwatowa będzie kontrolować. Musimy głosować o każdym oddzielnie, pani przewodnicząca. Mam to protokołować? No nie był pan jeszcze wybrany. Pani Rubiczkowa, no naprawdę, czy to jest konieczne? Statut to statut. Sama go nie wymyśliłam. Może w ogóle nie trzymajmy się żadnych zasad i całe to zebranie możemy spokojnie rozpuścić. O, i tak by było najlepiej. W takim razie, kto jest za, żeby pan Zachradka sporządzał sprawozdanie z zebrania? Ja. Ja też. Tak. My. Ja. Czyli wszyscy, tak? Nie, ja jestem przeciwko. A pan, panie Bernaszek, pan się zachowuje, jakby go pan znał od przedszkola. Przepraszam. Właściwie to my nie możemy jeszcze głosować, bo nie wybraliśmy skrutatora. O, kogo? Jerzy, no ty zachowujesz się jakbyś pierwszy raz był na zebraniu. Zawsze wybieramy kogoś, kto będzie liczył głosy. A nie mógłby to być ten sam człowiek, który zapisuje? Ależ skąd? No bo to byłby konflikt tych... Interesów. Że co? Konflikt interesu by to był. Zgodnie ze statutem komisja skrutacyjna musi składać się z dwóch członków. Jednego z zarządu, drugiego z członków wspólnoty bez funkcji. A, to ja już kojarzę, tak, no, skrutacyjna, no. Ja oczywiście byłem na każdym zebraniu, ale jeszcze nigdy nie miałem takiej odpowiedzialności, no to trochę jestem w nerwach. W naszej małej wspólnocie zawsze wystarczał jeden skrutator. Mamy to w naszym statucie. Tak, ale wtedy nie było tu ani Bernaszków, ani panów Czermaków. A co więcej, ja mówiłam o wzorowym statucie, panie Zachradka. Jako przykład Czyli, mogę podać. Czyli kto będzie dzisiaj skrutator? Ja! No, świetny pomysł. Będzie dwa razy więcej głosów niż zgromadzonych. Panie Szwec, nie. Ale czemu? No ale naprawdę, panie Szwec, tylko nie pan. No, dobra, mnie tam wszystko jedno, chciałem być aktywny. No. Pierwsze wielkie zebranie, nie? No to... Inne kandydatury? A ja to spokojnie wezmę na siebie. No, przepraszam pana, a od kogo pan w ogóle jest? No właśnie. Pan Nowak jest tutaj ze mną, to mój zarządca. Czym on ci zarządza? Zarządca mojego majątku i osobisty doradca w kwestiach technicznych. Kominy ci czyści, co? Nie, ale pan nie może być skrutatorem, proszę pana, skoro nie jest pan członkiem wspólnoty, to nie. A ja powiem więcej, ja więcej powiem. Nie wiadomo, czy on tu w ogóle może przebywać, jak nie jest właścicielem. A? Dobrze, więc... To jest nie właściciel właściwie. Ale pan Nowak chodzi ze mną na wszystkie zebrania i w żadnej wspólnocie to nie był problem. Ja głosuję, on wyjaśnia. Tak, no ja chciałem tylko pomóc, no od tego tu jest. No ja też, proszę pana, i też nikt nie dał mi szansy. Ja spokojnie mogę liczyć te głosy, ale nie bardzo rozumiem, jak chcecie państwo głosować w sprawie skrutatora, skoro skrutator nie był wybrany w głosowaniu. Skrutator, Terminator, to skrutator 3. Dobrze, ale kto będzie liczył głosy, dopóki nie jest wybrany ten, kto je ma liczyć?
skrutatora wybiera zarząd wspólnoty. W małych wspólnotach wystarczy nawet decyzja przewodniczącego. Za zgodą pozostałych. Przerwał mi pan. Tym lepiej. W takim razie, czy ktoś jest przeciw, żeby pan Czermak był skrutatorem? Ja. Pan jest przeciw, panie Szwec? Ja głosuję. Za czy przeciw? No za, zawsze za, tak mnie nauczyli. Ale teraz głosowaliśmy, kto jest przeciw, żeby pan Czermak był skrutatorem. A, czyli że głosuję za, kiedy nie zagłosuję. Tak. A, to nie, to takie proste. Matko boska. Jak się wydawało, nie jest. No ale no, mamusia sobie dawała radę nawet lewą ręką, kurczę blady. Proszę zatem jeszcze raz, czy ktoś jest przeciw, żeby pan Czermak liczył głosy na dzisiejszym zebraniu? Ja jestem przeciw. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.